Cześć, nazywam się Elżbieta Nocoń i w tym krótkim filmiku pomogę Ci ogarnąć kolejny phrasal verb, czyli look after. To nasz czasownik na dziś. Look after, czyli troszczyć się o kogoś, dbać o kogoś, opiekować się kimś. I tak jak zawsze było w wyzwaniu z czasownikami frazowymi, z phrasalami, ja podam trzy przykłady, a potem będę chcieć, żebyś to Ty użył, użyła tego, co się nauczysz oglądając, w swoich przykładach. Ok, so first let's listen to my examples. And then I want some sample sentences from you. Shall we start? The first example goes. The big sister always looks after her younger siblings. Starsza siostra zawsze troszczy się o swoje młodsze rodzeństwo. The big sister always looks after her younger siblings. Number two, nurses look after patients in hospitals. That's what they do. Pielęgniarki zajmują się, troszczą się o pacjentów w szpitalach. Nurses look after patients in hospitals. And the third one goes, you live too fast, you work too hard, you need to look after yourself. You need to look after yourself. Take it easy, slow down. Czyli zatroszcz się trochę sam, sama o siebie. Za szybko żyjesz, za dużo pracujesz. You need to look after yourself. Ok, to były trzy moje przykłady. Czyli siostra troszczy się o rodzeństwo. The big sister looks after her younger siblings. Pielęgniarki o pacjentów. Nurses look after patients. I ty zatroszcz się sam, sama o siebie. You need to look after yourself. Moje przykłady, jak w kółko powtarzam, pomagają mi, a Tobie pomogą Twoje. Więc śmiało, nie wstydź się, spróbuj w komentarzu zostawić mi swój przykład, swoje zdanie. Może być bardzo podobne do tego, co ja mówię. Zmień imię, zmień bohatera tego zdania, tej opowieści. Niech się tam zadzieje coś Twojego, jakaś sytuacja, którą Ty sobie wyobrażasz, która powstanie w Twojej głowie, bo wtedy będzie Ci łatwiej zapamiętać nowe słówko. Czy to phrasal, czy to czasownik, czy rzeczownik, staraj się powiedzieć, staraj się urzeczywistnić to, czego się uczysz, nawet w taki udawany sposób. A potem, kiedy przyjdzie Ci tego użyć, to już samo pójdzie. Look after yourself and see you in the next episode. Bye! Dzięki za obejrzenie tego nagrania. To co? Widzimy się w kolejnym. Żeby go nie przegapić, naciśnij dzwoneczek subskrypcji. Jeśli nagranie Ci się podobało, zostaw mi lajka. A może jest coś jeszcze, o czym chciałbyś obejrzeć materiał? Napisz w komentarzu, chętnie pomogę, bo właśnie pomaganiem w płynnym i swobodnym mówieniu po angielsku zajmuję się na co dzień. Do zobaczenia na naszym kanale.